To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku o tym, że rewolucja na polskich ulicach, na ulicach polskich miast i miasteczek trwa już ponad miesiąc i nic nie wskazuje na to, by miała się zakończyć. Ale kiedyś to się stanie. I co będzie potem? 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. Michał Nogaś, dzień dobry Państwu w 8.10. Dziś gościnią naszego podcastu jest jedna z przywódczyń ogólnopolskiego strajku kobiet, pisarka, badawczyni, naukowczyni Klementyna Suchanow. Klementyna ciągle w biegu. Od razu mówię, że w pewnych momentach naszej rozmowy jakość połączenia z nią może być gorsza, ale mam nadzieję, że przekaz dotrze. Dotrze to, co Klementyna Suchanow ma do powiedzenia. Bardzo Ci dziękuję, że w tym gorącym okresie, w czasie kiedy tyle się dzieje, znalazłaś czas, żeby się w 8.10 pojawić. Chciałem na początku zapytać Cię o to, w jakim miejscu Twoim zdaniem w tej chwili znajduje się Polska? No wydaje mi się, że znajdujemy się w miejscu przełomowym i nie mówię tutaj o Polsce jako Polsce, ale po prostu o obywatelkach i obywatelach, bo mam wrażenie, ja to tak odbieram, że ludzie poczuli moc w sobie, że zwłaszcza wśród młodych, którzy dotychczas nie mają jeszcze wpływu na świat polityczny, bo na przykład są niepełnoletni i nie mieli jeszcze szansy głosować, poczuli, że pomimo tego oni mogą jakoś kształtować świat wokół siebie. To jest być może jakiś punkt zwrotny dla naszego społeczeństwa, takiego obywatelskiego społeczeństwa, takiego oddolnego, kiedy zaczynamy czuć i przychodzi jakąś transformację z takich pasywnych obywateli, którzy raz na 4 lata coś robią, może czasami są zaangażowani w NGO-sy, w jakieś takie wspólne dobro, gdzie bardzo dużo jest solidarności, gdzie bardzo dużo jest też zabawy po prostu, bo na tych ulicach oprócz różnych tam haseł powtarzanych często i dobitnie, jest po prostu bardzo dużo również zabawy i takiej radości z bycia razem. Odnoszę takie wrażenie, przyglądając się temu, co się dzieje na ulicach polskich miast, większych i mniejszych, że władza chyba się tego nie spodziewała. To znaczy, być może podejrzewała, że protesty zajmą 2-3 dni. Owszem, będą masowe, ale potem to wszystko ucichnie, a uczestnicy rozejdą się do swoich zajęć. Tymczasem nie. Tak, ale wciąż widzisz, to jest coś takiego, znaczy, że PiS jest jaki jest, to wiemy, ale coraz bardziej zaczynają mnie... No, już może użyję słowa irytować, a chociaż jestem osobą, która tak się nie poddaje za bardzo lewo. Dziennikarze głównych mediów, którzy przychodzą na każdy jeden protest, dopytując się, a czy nie wydaje się pani, że ten jest mniejszy niż poprzedni, albo że coś tam. Tak jakby to był konkurs, wiesz, na największy samochód, albo no, kto jest ładniejszy. To nie na tym w ogóle te protesty polegają. One polegają na tym, że one są wszędzie, że one są cały czas, że one nie wygasają w tym sensie, że no, nagle ludzie poszli do domu, wrócili sobie i zapomnieli o co im chodziło wcześniej, że ruszają się miejscowości w tym tygodniu, po miesiącu protestów, ruszają się miejscowości, które nigdy wcześniej nie widziały protestów. To są jakieś malutkie miejsca, gdzie z tego co słyszałam, na przykład jest jedno takie, które nazywa się Gromadka, gdzie wprowadzono te ordojurisowe zapisy o kartach rodzin wykluczające ludzi LGBT, więc ruszają się nawet takie miejsca, już nie mówiąc o Podhalu, które się masowo ruszyło, gdzie kobiety bardzo mocno wystąpiły teraz i w związku z Trybunałem, i w związku z jakimś z tematem, który je dręczy od dawna, czyli przemocą domową. Więc to jest moc tych protestów. Tak jak w 2016 roku PiS również wystraszył się tych czarnych protestów, bo odbywały się w 150 miejscowościach i nie były to tylko Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk czy Poznań. Tak w tym momencie mamy informację o tym, że to jest ponad 600 miejscowości, czy jest po prostu kilka razy więcej niż wtedy nawet. I tak jak wiemy też, to nie dotyczy w tym momencie już tylko i wyłącznie praw kobiet, tylko wszystkiego, więc tak się śmieję, że ze strajku kobiet stałyśmy się strajkiem wszystkich. Masza Gessen, publicystka New Yorkera, która przyszła na świat w Rosji, a od lat mieszka w Stanach Zjednoczonych, napisała w tekście bardzo długim i bardzo wnikliwym, opisującym sytuację w Polsce, że to, co się dzieje na naszych ulicach od ponad miesiąca, to jest rewolucja. Czy ty się zgadzasz z takim postawieniem sprawy, z taką teorią? Tak, ja już chyba na drugi czy na trzeci dzień, jak widziałam, co się dzieje, zaczęłam używać tego słowa,
No bo biorę udział w protestach od lat i widziałam, że to już jest coś innego, że to nie jest tylko takie, że wyjdziemy raz, dwa, czy nawet trzy, czy piętnaście, tylko że po prostu bardzo duża rzecz się odbyła w naszych głowach. Po raz pierwszy po prostu nastąpił takie mentalne anulowanie PiSu, jakby, to zwłaszcza dzięki młodzieży, która zachowuje się i tak wychodzi, jakby tego PiSu już nie było. Ten PiS jest dla nich memem, jest żartem, jest tylko kpiną z jakichś różnych stronek, gdzie oglądają sobie TVP, bo nie stać ich na dopalacze, takie różne jakieś mają zabawy. I oni właśnie tańczą, śpiewają, bawią się, nawet kiedy są legitymowani przez policję i te osoby niepełnoletnie poniżej 18 roku życia, bo byłam też w takich sytuacjach, te dzieciaki się po prostu sam rzecz śmieją z tego i się bawią. Dla nich to jest jakby troszeczkę oglądali jakiś śmieszny film. Jest to tak niedorzeczne, tak niemożliwe. I to jest już jakaś rewolucja, to ona się dokonała po prostu bardzo w głowach. Ten PiS wciąż jeszcze de facto jest i tam niby się nazywa, że rządzi, ale tak naprawdę po prostu ludzie już zobaczyli, że ten król jest na nie, że już się skończył. Kiedy mówisz o młodych ludziach, to myślę, że trzeba o tym powiedzieć. Nie wiem, to jest przynajmniej moje zdanie, ale rozmawiałem też o tym sporo z moimi przyjaciółmi i zgadzamy się, że siła tego, co się dzieje na ulicach, siła tego protestu, który prowadzą w dużej mierze młodzi ludzie, dziewczyny i chłopcy, a ci starsi pokoleniowo to właściwie im statystują i wspierają, ta siła się bierze stąd, że kompletnie nie ma jakiejkolwiek płaszczyzny porozumienia językowego między władzą a tą młodzieżą, która wychodzi na ulicę. To znaczy język władzy do nich w ogóle nie trafia i tak jak mówisz, staje się memem. Oni po prostu się z tego śmieją. Tak, my tutaj miałyśmy wsparcie analityków, takich sondażowni poważnych, ale to też widzieliśmy przecież wszyscy na transparentach, że bardzo dużo rzeczy odbywa się właśnie w języku. I te słowa, które uznawane są za wulgarne, ale też różne takie prześmiewcze, ironiczne transparenty, to jest właśnie walka z tym sztywnym, nieprawdziwym językiem władzy, który manipuluje, który sieje tylko propagandę, a oni poszukują jakichś czystych źródeł, gdzieś, gdzie jest jakaś prawda. I to jest dla mnie bardzo ciekawe, bo ja mam córkę też w takim nastoletnim wieku, jak oni odkrywają teraz znaczenia pewnych słów, które nam się wydają już takimi zdartymi płytami, że kiedy je mówimy, to już tak, no wszyscy, no tak, tak, zgadzamy się, że wolność, równość. A teraz te słowa wolność zaczynają mieć dla nich niezwykle nowe i bardzo, bardzo mocne znaczenie. Właściwie dla nich tak naprawdę w tych protestach chodzi po prostu o wolność. Także o wolność wyrażania nie tylko swoich opinii, ale też używania języka, jakiego chcą. To jest odwracanie się od kłamstw i poszukiwanie autentyzmu, także prawdziwych emocji, takich jak empatia po tych różnych sztucznych panach, którzy przemawiają z telewizji i tylko po prostu cytują kolejne kłamstwa, które tam im ktoś rozpisał w partii, a oni szukają prawdziwych emocji, właśnie takiej solidarności, empatii, te hasła, że nigdy przenigdy nie będziesz szła sama. To są właśnie takie rzeczy, które bardzo mocno ich teraz spajają i mają bardzo duże dla nich znaczenie. Także na przykład w związku z tym, że ta psychiatria dziecięca tak leży, że oni wiedzą o tym, że mają wśród znajomych dzieci, to znaczy ja mówię dzieci, ale swoich kolegów, koleżanki, które zmagają się też z takimi problemami. To się naprawdę stało powszechnym problemem młodzieży. Jest to bardzo przykre dla mnie. Bierzesz udział w protestach, jesteś jedną z ich organizatorek, przyglądasz się temu, co się dzieje. Widzimy z dnia na dzień, że policja staje się coraz bardziej brutalna. W poniedziałek doszło do zatrzymania fotoreporterki Agaty Grzybowskiej, która przed budynkiem Ministerstwa Edukacji Narodowej wykonywała swoją pracę. Oskarżono ją o naruszenie nietykalności osobistej policjanta poprzez to, że wykonywała zdjęcie z fleszem. Zatrzymywane są i przetrzymywane na komendach kolejne osoby, często niepełnoletnie. Dlaczego twoim zdaniem władza to robi? Władza się boi, władza zapędza się w kozi róg. To są typowe poczynania takich półautorytarnych, autorytarnych panów, którzy wiedzą, czują, że tracą i jedyny sposób, jaki znają, to jest używanie przemocy, używanie siły. Bo nie mają innych argumentów, bo nie potrafią rozmawiać, nigdy nie rozmawiali w ogóle też z ludźmi, nawet ze swoimi własnymi wyborcami, tylko ich okłamywali. I to jest po prostu objaw dużej ich słabości w tym momencie. Oni czują, że tracą grunt i starają się jak tylko mogą, czyli poprzez tylko te mechanizmy, które są im znane, czyli właśnie siła, represje, zatrzymać to coś nieuchronnego, co nadchodzi, co już się wydarza.
Czyli twoim zdaniem wahadło zaczęło się przechylać. Wahadło już się przechyliło, tak. Wahadło się przechyliło i ludzie to czują, bo widzą te represje, ale no, nawet no one są i my się nimi denerwujemy, że one się wydarzają, bo nie powinno takich rzeczy być, tak? I nie chcemy, żeby ktokolwiek był skrzywdzony. Ale z drugiej strony chyba też czujemy, że oni są bardzo śmieszni w tym, co próbują robić, bo wszyscy wiemy, że to nie zatrzyma tego, co się z nami stało w tych ostatnich tygodniach, że to jest już niewycofywalne, a oni mają wrażenie, że mogą tutaj no, jakimś tam jednym ruchem, jednym manewrem policji, drugim manewrem policji, jedną jednostką, drugą jednostką powstrzymać coś takiego. To są nieodpowiednie środki. I to jest właśnie rewolucja, że protest można spacyfikować, a rewolucji się nie da zatrzymać. Ona się odbywa też innymi torami, właśnie takimi bardzo psychicznymi. To jest takie pewnego rodzaju chyba wyzwolenie po prostu psychiczne po tych kilku latach. Kiedy patrzę na to, co się dzieje na ulicach Warszawy i innych miast, kiedy jestem gdzieś blisko tych miejsc, tam gdzie policja oddziela się od tłumu, kiedy patrzę na to, co działo się w poniedziałek przed budynkiem Ministerstwa Edukacji Narodowej, to czasem myślę sobie o tych, którzy są w pierwszym szeregu po obu stronach, po stronie protestujących i po stronie władzy, czyli o policjantach. Ty jesteś jedną z tych osób, które się konfrontują. Kiedy patrzysz na policjantki i policjantów, na ich zachowanie, to myślisz czasem o tym, w jak niekomfortowej sytuacji mogli się znaleźć? Nie, specjalnie nie zastanawiam się nad takimi rzeczami. Za dużo mam już swoich przygód z policją, żeby łaskawym okiem na nich patrzeć. Dla mnie to jest tak, że no może jestem znana z jakichś tam, nie wiem, rzeczy, akcji, ale mój stosunek do policji na ulicy, kiedy oni się pojawiają, jest taki żaden. Właściwie staram się, znaczy nie staram, tak to po prostu jest, że ja ich nie widzę, nie istnieją dla mnie. Dopiero kiedy podchodzą blisko pod mój nos i starają mi się coś konkretnie zrobić, bądź coś na mnie wymóc, to wtedy reaguję coraz z mniejszą cierpliwością, bo już tych sytuacji widziałam tyle, już tyle razy bez sensu byłam legitymowana, już tyle bezsensownych mandatów dostałam, które potem są anulowane przez sądy i są uznawane za nielegalne te działania policji i tak dalej. I to już jest taki po prostu komiczny film, który oglądam już od kilku lat, który dostałam mandat za niewykonywanie poleceń policjanta. Kiedy ja wykonywałam jakiekolwiek polecenie policjanta? Kiedy ja w ogóle jakiekolwiek polecenie kogokolwiek wykonywałam? Policjant, kiedy usłyszał, że nie mam zamiaru wykonywać jego polecenia, po prostu pierwszy raz usłyszał coś takiego, no, niesłychana rzecz na świecie. I to wszystko jest już takie śmieszne, już takie żałosne, takie wymęczone, odgrywają tą swoją rolę. Też jest dużo po naszej stronie, no, zwłaszcza młodzieży, która startuje jakby w to, że widzę te same sceny dotyczące 15 paragrafu, że mają prawo legitymować, a na jakiej podstawie, a na podstawie prawnej, a na podstawie faktycznej. I te wszystkie targi, które się też odbywają, takie strasznie powtarzalne, mnie to bardzo nudzi. Staram się po prostu ich w ogóle nie widzieć, a robić swoje rzeczy pomimo ich obecności, wbrew ich obecności. No i tylko nie przepadam za momentami, kiedy mi konkretnie wchodzą w drogę. Czy myślisz, że dojdziemy do takiego momentu, w którym ludzie, widząc to, że policja coraz brutalniej reaguje, że wyłapuje ludzi z tłumu, że zabiera ich na komendy, oni się przestraszą? Czy raczej tej siły nic nie powstrzyma? Wiesz, to troszkę zadaję sobie czasami takie pytania, ale jakby widząc to, co się działo w ostatnich latach, to te represje, kiedykolwiek były różne, były fazy tych represji, były stosowane, ale wzmacniały ludzi. Jak już ktoś raz zaliczył komisariat, no to co jeszcze można, nie? Ja na przykład miałam skasowany kręgosłup, no to co jeszcze mogą mi zrobić, kiedy już i tak postawili mnie tak na progu być, nie być. Więc no, pojawia się takie, no że no już bym z tego zaznała, wydawało się, że to jest straszne, ale okazuje się, że można żyć dalej. I potem się patrzy to na te ich procedury raczej no, jak na coś śmiesznego, jak na coś komicznego. Ja mam wrażenie, że takie rzeczy nie powstrzymują ludzi, tym bardziej, że to też nie jest taki reżim białoruski przecież, że my wiemy, że jest droga wyjścia z tego. I my w tych ostatnich tygodniach bardzo mocno chyba to poczuliśmy. Zobacz, jakie już pojawiają się komentarze w mediach, że była ta nieomylność wielkiego stratega Kaczyńskiego, który teraz jest po prostu jakimś niepoważnym dziadkiem, popełniającym błędy i działającym ad hoc, irracjonalnie, z jakąś dozą obłędu już raczej, co pojawia się nawet, takie komentarze pojawia się nawet z członków jego własnej partii.
I to, że my zaczynamy już mówić otwarcie o tym, że PiS się kończy, że to jest początek, że jesteśmy blisko tego, nie wiemy, czy to będzie tydzień, miesiąc, czy rok, ale że jakby czujemy, że to jest możliwe do wydarzenia się, już jest mowa o tym, że może nie dożyją do końca kadencji, to w ciągu miesiąca się wszystko stało i bardzo mocno się przesunęła ta granica, ta jednolita, wielka, silna partia, która wprawdzie tam doznawała jakichś spięć w ostatnich tygodniach, nagle się okazała bardzo słaba w zetknięciu z tą energią tłumu, z tą kreatywnością, z tą fantazją, z jaką ci ludzie wychodzą na ulicę. Wspomniałaś na początku naszej rozmowy o tym, że pojawia się coś na kształt irytacji, że nie od razu doszło do zmiany, że rewolucja jest bardziej pełzająca niż nagła, natychmiastowa. Z Martą Lempert napisałyście tekst, który pojawił się zresztą w poniedziałek na stronie wyborcza.pl, który jest waszą odpowiedzią na te powtarzające się pytania, dlaczego nie od razu, co się w ogóle wydarzy, jeżeli protesty przyniosą spodziewany przez organizatorki skutek. No i piszesz tam w tym tekście, wspólnie z Martą Lempert, tak krok po kroku wyjaśniasz, co się musi wydarzyć, jeżeli rewolucja się skończy. Gdybyś mogła to jakoś podsumować w kilku, kilkunastu zdaniach, co nas czeka twoim zdaniem wtedy? Znaczy, wydaje mi się, że trzeba by było być wielkim fantastą, żeby sobie wyobrażać, że PiS od tak, no, Lisa powiedziała, wypierdalać, oni na drugi dzień składają zabawki, mówią, no dobra, dobra, no to odchodzimy, przepraszamy bardzo. To w ogóle nie leży w naturze tych ludzi, więc potem jakby komentowanie tego, że to się nie wydarzyło z pretensjami w naszą stronę, no są śmieszne, bo nikt sobie nie wyobrażał, że to tak będzie wyglądało. Poza tym tutaj jest dużo jeszcze, oprócz władzy, jest po prostu bardzo dużo tematu pieniędzy w różnych spółkach państwowych i tak dalej. To już jest bardzo trudny temat. Czyli sugerujesz, że to bardziej w tej chwili chodzi o ochronę korzyści finansowych, dóbr materialnych, po prostu o zachowanie tego, co się zyskało dzięki byciu w obozie władzy? Tak, no bo ta ideologia, no była słabą ideologią. Ta ideologia jest poza tym po prostu fałszywa, zbudowana na takich bardzo cienkich nogach. Kiedy Kaczyński wmawia, że strzałki to są znaki SS-mańskie, kiedy i Szare Szeregi, i po prostu AK używało tego jako swojego symbolu walki również. Ktoś z internautów przypomniał o pomniku, który niedaleko Nowogrodzkiej się znajduje, właśnie taki obelisk z taką strzałką. No i tak dalej, czyli to po prostu ludzie, którzy budują mitologię historyczną, ale nie są znawcami historii w żaden sposób Polski. I tą wizję, jaką my mamy z Martą, to nie jest, że to będzie nagły, niesamowity przewrót, tylko że to będzie po prostu, oni się będą sami wykańczać, wykrwawiać. Sytuacja pandemiczna jeszcze temu sprzyja dodatkowo, bo pojawia się czynnik ekonomiczny, którego nie było w ostatnich latach, a on jest zawsze decydujący przy takich rewoltach, przy takich rewolucjach. W tym momencie jakby odsetek ludzi, którzy wspierają ogólnie mówiąc strajk, czyli jakieś 70%, to już wykracza poza to, co jest uznawane przez badaczy rewolucji za tą krytyczną liczbę. To znaczy, jak się przekroczy pewną liczbę, pewien procent, jakiś tam progu, na przykład 3%, gdzieś to około 3%, jest 2-3% poparcia w społeczeństwie, to znaczy, że już się przechyliło i że już coś się dokonało, że to już jest po prostu zbyt mocne, że to jest bardzo duże poparcie, jeśli tyle ludzi aktywnie deklaruje się być po tej stronie. Także my to już osiągnęliśmy wszyscy razem i jak to widzę później, no pojawiają się pytania i też dziennikarze nas męczyli, to nas troszkę wykańczało w pierwszych tygodniach, bo ciągle nas pytano, czy zamierzamy startować do polityki, czy zamierzamy przekształcać strajk w partię. Nie, nie zamierzamy, bo nas w ogóle nie interesuje polityka, nas interesuje zmienienie społeczeństwa, zmienienie tego systemu władzy, tego stosunku między władzą a obywatelami, obywatelami a władzą. Żyjemy w Polsce wedle jakiegoś takiego bardzo XIX-wiecznego, skostniałego schematu politycznego, sposobu uprawiania polityki, a jesteśmy w XXI wieku. Ten XXI wiek toczy się już od 20 lat, a tak naprawdę on wciąż nie zapukał dobrze do naszych drzwi. On gdzieś tam się odbywa na świecie, on gdzieś tam widzimy go w jakichś wiadomościach w telewizjach czy w internecie, ale on nie przyszedł do Polski i jest po prostu najwyższy czas, żeby to świeże powietrze wpuścić. Bo z jednej strony wygonić tych dziadów, dopuścić więcej młodzieży, ale zmienić przede wszystkim te stosunki władza a obywatele. I my to, co robimy i to, co uważamy za swoją jakąś misję, to jest zmiana
w ogóle funkcjonowania społeczeństwa, że społeczeństwo może samo się organizować, że społeczeństwo może być aktywne, że społeczeństwo może uczestniczyć w podejmowaniu decyzji na temat swojego państwa, miejsca zamieszkania, tego, co ich otacza, również kwestii światopoglądowych, które nam narzucone są przez Kościół, ale nie odpowiadają temu, co my naprawdę czujemy. I to jest ta nasza rewolucja, którą wykonujemy. I w tym sensie ta rewolucja się toczy świetnie. Ona po prostu przyspieszyła tak diametralnie. Stosunek do Kościoła jest po prostu tak krytyczny jak nigdy. Poparcie nawet wolnego dostępu do aborcji po prostu wzrosło niesamowicie. Więc odbywa się światopoglądowa rewolucja w Polsce. Musimy tylko poczekać, aż odpowiednio wykrwawi się i wykończy ten PiS. Będziemy mu w tym pomagać, bo sami nie odejdą. Mam nadzieję, że nie będzie to jakaś krwawa rewolucja, że ona się nie przemieni w rękoczyny, przynajmniej no, tak bym chciała, żeby było. Tym bardziej, że jest to rewolucja no, prowadzona przez kobiety i przez młodzież. No, to, my nie jesteśmy macho facetami, żeby się tam rwać do bitki, tak? Więc może to jest jakiś też nowy model rewolucji, którą tutaj odprawiamy. Rewolucji, która nie będzie Majdanem na przykład, a będzie czymś innym, jakimś nowym, feministyczno-młodzieżowym modelem rewolucji. To jest dla mnie bardzo ciekawy znak zapytania, będę się temu z uwagą przyglądała. A potem wyobrażamy sobie, że kiedy ten PiS w jakiś sposób zniknie za, mówię, miesiąc, za dwa, a może za rok, że będzie czas na taki obywatelski, jakiś przejściowy rząd, obywateli, którzy wynajdą, jak my to mówimy, ścieżki wyjścia z tego bagna, tak żeby przywrócić to państwo do jakiegoś stanu normalności, bo politycy nawet opozycji nie są na tyle ogarnięci i też w stosunku do nich jest bardzo duża nieufność, nie tylko wobec partii, no partia to jest jedno, ale opozycja też nie jest specjalnie chwalona przez ludzi. To musimy wykształcić i tak naciskać tą strefę polityczną, żeby ona się sama jakoś zmodernizowała poprzez ten nacisk społeczeństwa, nie poprzez to, że my będziemy z nimi rozmawiać, uczyć ich i tak dalej, tylko że te zmiany zostaną wymuszone przez tą presję, przez tą falę, która się przytacza i żeby w ogóle istnieć w życiu politycznym, trzeba będzie zacząć działać inaczej. W tym tekście, o którym mówiłem, który pojawił się na wyborczej.pl, piszesz z Martą Lempert. Potrzebujemy kompetentnych ludzi do roboty i na takich postawimy. To ma być rząd tymczasowy, który będzie miał poparcie ludzi i będzie pracował dla ludzi. Wyobrażacie to sobie? Jeśli nie, to zacznijcie, bo to się stanie, bo tego chcą ludzie, bo my zrobimy wszystko, żeby tak było. Żebyśmy sobie same i sami wybrali ministry i ministrów mających nasze poparcie. Nie dla ludzi z partyjnych teczek. Ale kiedy czytam wasz tekst i widzę w nim dużo optymizmu co do przyszłości Polski, to się zastanawiam nad tym, czy PiS nie ma jeszcze czegoś w zanadrzu, co może spowodować, że ludzie jednak znowu mu, przynajmniej część z nich, zaufają. Czy też twoim zdaniem już naprawdę jest za późno? Wydaje mi się, że jest za późno. Że teraz z czymkolwiek by nie wyszli, to jest po prostu za późno. Jakaś masa krytyczna została przekroczona i też pieniądze to jest jedno, które mogą zaoferować. Ale stracili zupełnie moralne prawo do sprawowania władzy po tym, co się zwłaszcza w zeszłą środę wydarzyło. Czyli pałowanie ludzi, pałowanie kobiet, pałowanie młodzieży. To jest pewna trauma w społeczeństwie polskim związana z czasami PRL-u, która jest bardzo mocna, mam wrażenie, że kiedy widzimy takie sceny, to jest jakieś takie bardzo stanowcze powiedzenie nie, na to nie możemy pozwolić. Mam takie wrażenie. No i też myślę, bardzo ważne jest to, o czym rozmawiałem jakiś czas temu w 8.10 z Michałem Rusinkiem, czyli warstwa językowa. Mówię też to do ciebie, jako do pisarki, autorki biografii Gombrowicza, badawczyni, naukowczyni. Już na zawsze chyba do obecnej władzy przylgną te dwa hasła główne z protestów na ulicach, te z użyciem języka słów powszechnie do tej pory przynajmniej uważanych za wulgarne. No a to wszystko w sposób nieprawdopodobny psuje wizerunek PiSu. No wiesz, ja cały czas sobie wyobrażam, jak chodzę jeszcze po mieście, czasami mijają mnie te samochody z tą piosenką, z tym remiksem, to myślę sobie, Boże, jak oni się czują, kiedy poruszają się po tej przestrzeni, która po prostu została im odebrana, przejęta przez ludzi i na każdym kroku, na każdym metrze muru, chodniku, ulicy widzą, że ludzie ich nie chcą. To musi być bardzo mocne. To może naprawdę zjechać psychikę. Także ja się nie dziwię, że oni działają trochę teraz jak w obłędzie.
Klementyna Suchanow, jedna z przywódczyń ogólnopolskiego strajku kobiet, dziś była gościnią 8.10 podcastu Gazety Wyborczej. Dziękuję ci bardzo. Dzięki, do zobaczenia. Michał Nogaś, do usłyszenia. 8.10 podcast Gazety Wyborczej.